Adam Ślusarski, witam w programie Po Stronie Prawdy. Szanowni Państwo, w trosce o polskie dzieci to temat naszego dzisiejszego programu. W trosce o polskie dzieci, zarówno o ich kondycję intelektualną, ale również i wychowanie moralne i również takie wychowanie do społeczeństwa. Do tego wychowania potrzebne są również i środki finansowe, więc będziemy też poruszać aspekt przedsiębiorczości w tym również temacie. Natomiast głównym tutaj zainteresowaniem będą dzieci i to, w jakim one świecie żyją i do jakiego świata je wychowujemy. O tym z naszymi dzisiejszymi gośćmi w pierwszej części programu. Witam panią Jadwigę Chmielowską, sekretarza generalnego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Witam serdecznie. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. W drugiej części programu będziemy rozmawiali z panią Jolantą Omiatacz, przedsiębiorcą, która ten temat bardzo dogłębnie, można powiedzieć, bada, śledząc literaturę fachową, jak również i podręczniki, książki, które są dzieciom przedstawiane do nauki i pogłębiania wiedzy. Z racji technicznej taki właśnie podział programu. Pani sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Jadwiga Chmielowska. Proszę powiedzieć, pani Jadwigo, mamy problem z wychowaniem, zawsze był, ale obecnie mamy zupełnie nowe zagrożenia, które bodaj wcześniej nie były znane i nie trzeba było się z nimi mierzyć. Obecnie można powiedzieć, że ten temat został całkowicie albo może w znacznej części odłożony i nie ma na ten temat jakiejś reakcji. Co najwyżej analizy, jakieś statystyki, ale działania chyba nie widać. Ale o tym, jak to wygląda, może pani, proszę. Przede wszystkim zawsze była ta rywalizacja pokoleń, czyli zawsze wnukowie bardziej rozumieli się z dziadkami niż z własnymi rodzicami. O tym już powstało masę prac naukowych, dyskusji, ale w tej chwili to, co nas spotkało tu i teraz, to jest moim zdaniem i wielu specjalistów po prostu wojna hybrydowa, bo tak ją nazywamy, czy na różnych płaszczyznach i różnymi środkami. Przede wszystkim warto przypomnieć, że dawno, dawno temu już mówiono wprost, takie będą Rzeczpospolite, jak i młodzieży chowanie. Czyli to, czy Polska będzie, czy będzie kwitła, czy będzie zasobnym, niepodległym krajem, zależy od młodzieży, czyli od wychowania obecnych dzieci. Natomiast to, co ja widzę od dłuższego czasu, to próbuje się sprowadzić Polaków do zwykłych pracowników, niekoniecznie wykształconych, to co już przecież próbował Hitler z nami zrobić w latach 40., że mają uczyć się liczyć do 100 i ewentualnie pisać. Likwidacja matury z matematyki obniżyło myślenie przyczynowo-skutkowe i logiczne myślenie wśród dzieci i młodzieży. Tak nie było matury, no to po co się uczyć tej matematyki. Nie uczono historii, przez lata ograniczano lekcje nauki historii, zakres. Bo przecież dzieci dochodzą, czy młodzież szkolna dochodzi do okresu praktycznie II wojny światowej, albo i nie, a później o tych rzeczach, które się stały po wojnie i do współczesności, praktycznie w szkole się nie mówi. Wychowanie w stylu rób tak, co chcesz, no doprowadza do tego, że dzieci nie mają celu. On robi tu i teraz to, co chce. Nie ma narzuconego, powiedzmy, myślenia takiego, że jeśli ja określoną czynność albo wykonam, czy jej nie wykonam, to będzie miało skutek. Czyli nie myśli się przyczynowo-skutkowo. I ja uważam, że praca nad dziećmi, wychowanie Pawlików Morozowów, to przypomnę chłopczyk w Rosji sowieckiej, który podkablował własnych rodziców, lądowali dziadkowie rodzice w łagrze, a on w domu dziecka.
Pani Jadwigo, to o czym Pani mówi jest bardzo istotne i bardzo, ale to bardzo niepokojące. Pani użyła tego sformułowania wojna hybrydowa. Mam wrażenie, że ona trwa nie od 2-3 lat, ale już od naprawdę co najmniej 10, bo programy nauczania to tak mniej więcej ta historia i to, jak to zostało dziwnie zrobione. No, gdzieś tak mniej więcej jak nawet ta reforma administracji, reforma szkolnictwa, wprowadzenie gimnazjów i za każdym razem kończy się gimnazjum, to o czym pani mówi, kończyło się gimnazjum na nauce, powiedzmy tak, do pierwszej, drugiej wojny światowej, potem w szkole średniej historia znowu kończyła się tak mniej więcej na drugiej wojnie światowej, bo potem już koniec roku. No i teraz chyba, że ktoś poszedł na studia historyczne, to mógł się z historią najnowszą spotkać. To jest bardzo niepokojące i to, co pani powiedziała, ktoś pracuje jakąś inżynierią psychologiczną nad młodym pokoleniem. Już wcześniej wyrugowano takie przedmioty, przecież tego uczono przed wojną w gimnazjach i w liceach, logiki, psychologii, tego nie ma. Moim zdaniem myślano to w całym świecie, jak sterować społeczeństwami, czyli jak podporządkować sobie i zniewolić człowieka. I te zakusy właśnie takie na brak logiki. No nie uczono kiedyś greki, łaciny, bo dawało to nie tylko rozwój pamięci, ale też sposób myślenia troszkę inny. Nie rozwija się logicznego myślenia w społeczeństwie i to już jest od dawna. To już można powiedzieć, że w Polsce od 90. lat po tym koszmarnym okrągłym stole i po tej Magdalence, gdzie komuniści dogadali się z stroną solidarnościową, ale w większości to byli agenci bezpieki. Pani Jadwigo, mam wrażenie, że bo tą logikę, psychologię i te inne pokrewne zlikwidowano tak po wojnie w zasadzie i teraz też tak aż dziwnie słuchać czasami jakiegoś człowieka z doktoratem, habilitacją czy nawet profesurą, który opowiada no po prostu nielogiczne rzeczy. Wypowiada się w sposób taki jak dziecko w przedszkolu albo no co najmniej w podstawówce. Swoje argumentacje są tak jak gdyby tylko no, na zasadzie moja prawda, mojsza i pewnie taka jest prawda. No, i jeszcze to niestety, drugiemu narzucają. Niestety nie byłoby jeszcze tak źle, gdyby ci profesorowie byli przynajmniej specjalistami w swojej dziedzinie. Oni usiłują być autorytetami moralnymi we wszystkich dziedzinach, na których się znają, na których się nie znają. Najgorsze jest to, że czasami profesorowie medycyny opowiadają bzdury o medycynie, czyli nad czymś, co na tym podniesie przynajmniej kołebka, nawet jeśli to nie jest ich dokładnie kierunek, dziedzina. To samo się dzieje z profesorami uniwersyteckimi. To, co ja zauważyłam, to najgorsza sytuacja jest w humanistyce. No bo jeszcze 2 razy 2 musi zawsze być 4, więc powiedzmy te przedmioty ścisłe czy politechnika jakoś się trzyma. Ale z kolei młodzież, która trafia na politechnikę, jest nieprzygotowana, żeby pojęciowo opanować po prostu już program, który jest wprowadzony. Ponieważ, panie Jadwigo, no tak to jest, że wyrugowano nauczanie pamięciowe, tak? Wojna hybrydowa, taka już faktycznie, przypominam, rozpoczęła się w 2007 roku od ataku hakerskiego na Estonię. Wtedy zhakowano serwery rządowe, bankowe, informacyjne. Wtedy świętej pamięci Lech Kaczyński umożliwił korzystanie Estończyków z naszych polskich rządowych serwerów. I od tego się już zaczęła taka wojna otwarta, hybrydowa. Nie taka właśnie miękka, żeby sparaliżować społeczeństwo, żeby ono było bezwolne, żeby miało niską samoocenę. Przecież nad niską samooceną Polaków no, pracowały środowiska niestety właśnie związane z Michnikiem czy z Gazetą Wyborczą od 90 czy nawet od 89 roku.
No więc musimy na to też zwrócić uwagę. I to wszystko, co Sienkiewicz robił, Kraszewski, Matejko, którzy w XIX wieku podnosili opinię społeczeństwa o Polakach, czyli dowartościowywali nas, to oni w tej chwili wszystko zburzyli. I Polacy, i młodzież polska ma się wstydzić, że ona jest Polakami. Dlaczego tak się dzieje? Naród polski, tak samo jak amerykański, jest narodem kochającym wolność. Przecież w pierwszej Rzeczypospolitej Polakiem był nie ten, kto znał język polski, czy był nawet katolikiem, ale Polakiem był ten, który kochał wolność. I to byli i Tatarzy przecież, i Ukraińcy, Unici, i Białorusini, Litwini przecież, więc to zupełnie inaczej wyglądało. Proszę sobie zobaczyć, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Przecież ta krytyczna teoria ras, komunistyczny absolutnie projekt, zostaje wprowadzony do szkół w Stanach Zjednoczonych i próbowali do wojska. No na szczęście niektóre stany, czyli senatorzy i gubernatorzy stanów, zabronili wprowadzania tej krytycznej teorii ras. No bo mamy tak zwaną krytyczną teorię ras, że biały mężczyzna to jest samo zło, i druga teoria krytyczna płci, ja to tak nazywam, to się nie nazywa tak fachowo, ja to tak określam. No to przecież jest następne wariactwo, które ma pomieszać głównie młodym ludziom w głowach, no bo mnie nikt już nie przekona, że kobieta ma defekty straszliwe i nie może wykonywać pewnych zawodów czy pewnych czynności. Jestem absolwentką Politechniki Wydziału Automatyki. Nie miałam nigdy problemów z własną wsią, przepraszam. A w tej chwili młodzieży wmawia się, że być kobietą to jest znaczy być jak gdyby poniżonym. No ja zawsze byłam dumna z tego, że jestem kobietą i to bardzo w życiu nawet pomagało i w pracy zawodowej. Więc proszę zobaczyć, jak są odwracane pojęcia, jak jest to wlewane do głów młodych ludzi, a nawet już stresuje się małe dzieci w przedszkolach. I niestety, pani Jadwigo, to robi system edukacji, bo to jemu powierzono opiekę nad dziećmi i kształcenie. Pytanie, kto uczył tych nauczycieli, w jakich latach, kto im to do głowy włożył, że oni teraz tak bezrefleksyjnie dopuszczają to dla młodzieży i tej młodzieży nie próbują ratować przed tym. No widać, że jaki pan, taki kram. Dziękuję pani Jadwigo za naszą rozmowę i tak jak zapowiadałem, przechodzimy do rozmowy z panią Jolantą Omiatacz. Pani Jolanta jest przedsiębiorcą, która również no, bardzo mocno śledzi ten temat w trosce o polskie dzieci. Zajmuje się tym, aby uwrażliwić innych i sama również studiuje książki, literaturę i również rozmawia z dziećmi, nauczycielami, z rodzicami, aby tak naprawdę ukazać to, co się dzieje. Ogrom tego zła. Ktoś planuje i realizuje to, aby nasza młodzież nie tylko zgłupiała, ale i po prostu schamiała i zrobiła się po prostu jakaś, można powiedzieć, wyobcowana ze środowiska, ze społeczeństwa, nielubiąca, nieszanująca nie tylko siebie, ale i innych. To już coraz częściej widać. Oczywiście nie wszędzie i nie każda młodzież taka jest, ale ten proces da się zauważyć. Witam panią Jolantę Omiatacz. Pani Jolanto. Dzień dobry, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani Jolanto, pani jest przedsiębiorcą i dostrzega pani również z racji swojego zawodu to, jak to jest poza granicami naszego państwa i jak jest również w naszej ojczyźnie. I widzi pani te różnice i one panią niepokoją. Jakie to różnice? Co takiego się dzieje? Z czym mamy do czynienia? O czym nam nikt nie mówi? Jestem pokoleniem stanu wojennego. Moi rodzice działacze Solidarności. Jesteśmy azylantami. Moi rodzice musieli uciekać z kraju. Dostali paszport w jednym kierunku. Przez to chodziłam też do niemieckiej szkoły.
skończyłam, jestem przedszkolanką. W tym zawodzie później nie pracowałam, jestem przedsiębiorcą od 1984 roku. W Polsce wróciłam do Polski, bo podeszłam do tego bardzo patriotycznie. Kocham swój kraj i swoją ojczyznę. Ale przez to, że mieszkam częściowo w dwóch krajach, widzę olbrzymie przepaście, bym powiedziała. No niestety, byłam teraz w Niemczech przez parę dni i też mam różne sprawy do załatwienia. Moi rodzice też tam mieszkali i ostatnio niestety umarli, byli chorzy na raka. I mam parę spraw do załatwienia. Bardzo dużo spraw się załatwia tam telefonicznie, bardzo przyjemnie, bezstresowo. Tutaj niestety to, co musiałam robić, niby jest komputeryzacja, ale to, co musiałam robić 20 lat temu, tak naprawdę, robię to do dzisiaj. Podpisuję zgodne z oryginałem na przykład, gdzie teraz byłam w Niemczech, nikt ode mnie nawet nie wymagał dowodu osobistego. Po prostu tam jest zaufanie, państwo i obywatel. Jest olbrzymie zaufanie i każdy każdemu wierzy, a u nas niestety tego nie ma. I jest mi ciężko, ciężko się żyje w tym kraju. I rozumiem też młodzież, która wyjechała, jest poza granicami kraju i z którą też rozmawiam tutaj. I którzy właśnie też to mówią, że tam żyje się o wiele lepiej, o wiele prościej, spokojniej, bezstresowo. A tutaj ludzie nie chcą się, młodzi, decydować nawet o powrocie do kraju, bo to ich bardzo przeraża. Pani Jolanto, kiedyś taką słyszałem wypowiedź, jak to człowiek właśnie też tak w dwóch krajach mieszkający mówi tak, w Szwajcarii czy w Austrii, jak do mnie przychodzi list z Urzędu Skarbowego, to odbieram to tak jak list to po prostu od przyjaciela czy od kogoś normalnego. Nie boję się otworzyć tego listu i tak na 99% jest to list informujący o nadpłacie, że trochę za dużo zapłaciłem i oni chcą mi zwrócić. Tymczasem w Polsce, jeśli dostajemy list od Urzędu Skarbowego, to dosłownie człowiekowi mrozi krew w żyłach. Co to ja przypadkiem zrobiłem, o czym nie wiedziałem, że trzeba jednak coś zapłacić i to już w ogóle jakaś kara, odsetki i tłumaczenie i matko jedyna, zaraz wpisanie w BIP i wiadomo, gdzie jeszcze, zero możliwości wzięcia kredytu, oj, i tak dalej. No niestety tak to wygląda. To się nie ma co dziwić, że ta młodzież w taki sposób podchodzi do tego, ale to ta młodzież świadoma, ta, która w jakiś sposób ma możliwość porównania, zobaczenia, dzięki może rodzicom, znajomym, zainteresowaniom własnym. Ale jest też znaczna część polskiej młodzieży, która zostanie na poziomie, tak obrazowo tylko powiem, ameby, konsumenta. Zakupić, zjeść, wyrzucić i znowu iść zakupić. Pytanie, a co jak rodzice umrą? Co jak będę musiał założyć rodzinę? To czy ja będę umiał o nią się zatroszczyć ekonomicznie również i moralnie? No wiemy, że z pustego w próżne to i Salomon nie naleje. Więc to, czym ta skorupka za młodu nasiąknie, to na starość będzie trącić. Pani śledzi ten temat. Proszę, co takiego jest obecnie w edukacji dla młodzieży, co powinno nas bardzo niepokoić i bije tak naprawdę na alarm? Co mnie przeraża, byłam teraz właśnie w Niemczech i idę po prostu sobie drogą przez miasto. No niestety nie słyszę tam brzydkich słów, ludzie ładnie ze sobą rozmawiają, korzystają z życia, jeżdżą na rowerach, spotykają się w kawiarniach. Przyjeżdżam tutaj do Polski i przeraża mnie, jak młodzież odzywa się do siebie. Jak brzydkie, jakie przekleństwa, słowa, które mnie przerażają. Dlaczego to mówię? Ja sama nie przeklinam nigdy i nie używam takich słów. Także jak idę drogą, to po prostu ciarki mnie przechodzą. Jestem po prostu zrozpaczona. Płakać mi się chce tak naprawdę. Idę drogą przez Milówkę, w której mieszkam i zwracam tej młodzieży tak naprawdę, zwracam jej uwagę. Rozmawiam z nimi
I muszę powiedzieć, że młodzież jest bardzo zaskoczona i nawet mi przeprasza. Mówi: Pani Olu, Jolanto, muszę się nad tym rzeczywiście zastanowić. Jaki jest problem, że my w ogóle o tym nie mówimy. My tak naprawdę zezwalamy na to w rodzinach. Mąż do żony brzydko mówi, przeklina. Dzieci to słyszą, to jak te dzieci będą w przyszłości mówiły? Tak samo. Nikt o tym nie mówi. W żadnym radio, w telewizji. Ja bym powiedziała jeszcze, że nawet w Radio Z mówi się brzydkie słownictwo. Mówi się brzydko, mówi się wulgarnie. No, jest to bardzo negatywne. Bardzo to odczuwam. Porównuję to z innymi krajami, do których jeżdżę i po prostu mnie to przeraża. Chciałabym po prostu, żeby było inaczej. Pani Jolanto, tutaj to w wielu innych stacjach radiowych, telewizyjnych bywa podobnie. Ja podam taką analogię. Jaka to jest różnica, jeśli można pewne sceny i pewne słownictwo używać od, powiedzmy, tam godziny 22, to może w takim razie od godziny 22 w parku na ławce też będziemy robić, co nam się żywnie podoba i ustawimy sobie głośniki z taką muzyką i z takim słownictwem, jakie się nam podoba, bo jest 22. Bo nie wiem, to, co się dzieje w przestrzeni medialnej również, jakie są programy w telewizjach, które otrzymują przecież koncesje od państwa. No, internet to inna sprawa, ale niektórzy ludzie są ścigani, bo na swoim profilu prywatnym coś zamieścili, co się komuś nie podoba z powodów politycznych czy ideologicznych i konta są blokowane. Tymczasem stacje telewizyjne, można powiedzieć, od niektórych godzin po prostu to, co tam jest prezentowane, jakie słownictwo, jaka jest młodzież pokazywana, ta młodsza i ta starsza i ci bardziej już tacy dojrzalsi, w jaki sposób się odzywają do siebie, co to za w ogóle sceny. I to się dzieje tak naprawdę 24 godziny na dobę. Młodzież w to prędzej czy później zerka, patrzy na to i co tu się dziwić, że później strach koło takiej młodzieży przejść. Może nie strach, ale na pewno obrzydzenie. To znaczy się, nie powinniśmy się tego bać, tylko każdy z nas powinien zwracać uwagę. I powinniśmy na ten temat po prostu rozmawiać, ale my tego nie robimy. To znaczy się uważam, że jest coraz gorzej w tym kierunku. Idziemy po prostu w złym kierunku. No, przeraża mnie to wszystko. Brutalizacja życia, brutalizacja języka, ale również pewne wzorce co do spożywania trunków. Również tutaj została pewna bariera przełamana. Jest ustawodawstwo, które na ten temat, można powiedzieć, coś usankcjonowało w sposób taki no mniej lub bardziej, ale jednak w słusznym kierunku. Obchodzi się to obecnie. Pani to również zauważa? No, oczywiście, że tak. Jestem nad rzeką. No, byłam nad rzeką w Wertheimie w Niemczech. No niestety tam nikt nie siedzi i nie pije piwa, ale idę idę nad rzekę, to niestety młodzież siedzi i pije. Też próbuję z nimi rozmawiać i im po prostu pewne rzeczy przedstawiać, też porównywać z innymi krajami, ale jest ciężko. Po prostu alkohol jest na co dzień. O alkoholu się mówi. O alkoholu są reklamy również w telewizji i w radio. No, idziemy bardzo w złym kierunku. Pani Jolanto, widać, że należy z młodzieżą rozmawiać i jej tłumaczyć. Ostatnimi czasy spotkałem się z wieloma memami dotyczącymi pewnej sfery sakrum, czyli czegoś, czego się memów po prostu nie robi. Bo to tak jak robić no, pewne rzeczy, po prostu tego się nie robi. No, o czym tu dużo rozmawiać? No, nie żartuje się i w sposób okrutny i brzydki na temat mamy. Tak, prawda? No, no, takich rzeczy się po prostu nie robi. Ale widać, że obecnie młodzież to w dużej części nie ma zahamowań. Memy chociażby ze świętego Jana Pawła II, naszego rodaka, który tyle uczynił dla naszej ojczyzny i to w tym aspekcie także materialnym, nie tylko religijnym, ale materialnym. Żyjemy w wolnej Polsce, w innej Polsce, niż by była, gdyby nie było jego nauczania.
Ale już wiem, dlaczego tak jest. Rozmawiałem. To jest pokolenie, które Jana Pawła II nie zna. Jest, tylko wszędzie widzi i słyszy, że był wielki, wspaniały, ważny. Widzi pomniki, szkoły jego imieniem są, ulice, place. Wszędzie Jan Paweł II, ale oni nie wiedzą, dlaczego jest tak ważny. I po prostu sobie z tego śmieszkują, bo dla nich to nie jest jakaś ważna postać. Ona tylko słyszy, że jest ważna, ale nie docenia, nie uszanuje tego, ponieważ nie jest na ten temat edukowana w sposób taki no, odpowiedzialny. Można powiedzieć, o papieżu się mówi, ale o jego nauczaniu i o jego roli to tak naprawdę nikt nie chce w sposób jakiś taki, no nie wiem, odpowiedzialny, autorytatywny opowiedzieć. No bo jeśli o świętym Janie Pawle II powie ksiądz czy katecheta, to dla młodzieży to niekoniecznie będzie autorytet. Ale jeśli powie o tym nauczyciel matematyki, fizyki, WF-ista, dyrektor szkoły, to już jest troszeczkę inaczej. Musimy walczyć o młodzież, bo ktoś ją po prostu niszczy. Chciałam jeszcze przytoczyć taką książkę. Przez to, że siostra mamy Karolka, który ma 10 lat, chodzi do szkoły podstawowej, trzecia klasa. Nawet bym o tym nie wiedziała, ale przez to, że go uczyłam i z nim czytałam te książki, chciałam przytoczyć tutaj taki przykład, jeden. Przykładów oczywiście jest masę. To prosimy bardzo szybko, bo musimy kończyć program. Dobrze. To jest na przykład Grzegorz Kasterka, detektyw pozytywka. Detektyw siedzi na ławce na placu zabaw z butelką piwa. Tam przyjmuje swoich kontrahentów. Najlepiej by się stamtąd nie ruszał, ale musi wyjść i są kropeczki. Wiemy gdzie i po co, prawda? Myślę, że więcej przykładów tu nie trzeba, chociaż podam jeszcze jeden, bardzo brutalny, z nauczania odnośnie seksualizacji dzieci. Niemieckie książki proponują dla dzieci kilkulatków, jak urządzić burdel. No niestety to jest prawda. Dziękuję pani i również pani Jadwidze z wcześniejszej części programu za udział w programie. Dziękuję raz jeszcze. Państwu dziękuję za bardzo uwagę. Był to program Po stronie prawdy w trosce o polskie dzieci, Adam Ślusarski.